Dzień dobry kochani, witajcie. Dzisiaj jest wtorek. U nas jest tak zimno. W ogóle jest minus jeden, ale spadł jakiś dziwny grad, więc ta pogoda się tak chrzani. Ja jestem trochę przeziębiona, tak mi się wydaje, bo źle się czuję, głowa mnie boli, coś mnie bierze. Ale myślę, że to po prostu od tego, że tak wymarzłam przez ten cały weekend, bo nie dość, że w pracy wymarzłam, to jeszcze w domu zimno. I no, wczoraj też tak jakoś ciepło nie było, strasznie nie dało się dogrzać w tym domu. Ale dzisiaj przyjechali panowie, majsty, robią, kończą, montują już tam te wszystkie dodatki, pierdoły, jeszcze pomalują sufit i kończą na dzisiaj, więc ja jadę teraz, jeszcze muszę tam majstrowi, kurde, to jest, takie dziury są, a w ogóle teraz to zamarzło. I teraz patrzcie, to zamarzło i teraz ja będę haczyć tutaj na bank dołem i ja muszę jakoś tak zjechać, żeby dołem nie haczyć, bo to jest tutaj taki wybój, że ja się boję, że ja tu pół samochodu zostawię co najmniej. Aj, muszę wyjechać z tego. Na szczęście to jest przymarznięte, więc teraz już się nie kopia, ale wiecie, coś tam można urywać. No, ja jadę po jakiś tam silikon jeszcze do prysznica zabrakło. I co jeszcze? I było taką długą śrubę, bo znowu trzeba się przewiercić przez ścianę na drugą stronę, bo te szafki, które są pod umywalką, one są zawieszane. I no, to nie będzie trzymać, więc trzeba zrobić tak samo jak z toaletą. Też przewiercić się, natomiast teraz do mojej mamy na tą stronę. Dobrze, że mamy nie ma, więc majster to tam zaciągnie, nie będzie widać. No i dzisiaj kończą. No i tu jestem umówiona z panem hydraulikiem. Wczoraj już do niego dzwoniłam, on mówił też, że nie ma u nich prądu i że prawdopodobnie długo nie będzie. Ale może akurat zrobią im. Co to przyjeżdża hydraulik, zamontuje nam właśnie ten, prysznic, w sensie baterię do prysznica i tą deszczownicę, zamontuje grzejnik i zamontuje baterię do umywalki i co jeszcze? I pralkę i suszarkę, dzisiaj oni chyba, nie wiem czy oni tego nie zamontują, czy im nie powiedzieć, bo w sumie on sam jak będzie, to nie wiem czy da radę to podnieść. Z drugiej strony fajnie by było, żebym tam posprzątała, więc może lepiej, żeby on tu jutro, może on będzie miał jakiegoś pomocnika, no nie wiem. Nie, to ja mu pomogę najwyżej. A co tam? No i w ogóle z drugiej strony też źle się czuję, bo wiecie, te dni brzuch boli i w ogóle jestem taka jakaś rozdrażniona. No, więc... A dzisiaj muszę jeszcze zaśrutować i zastanawiam się, czy będę to robić. Ale wiecie, jak to jest z tym odkładaniem na jutro. Jutro może być gorzej, nie? Co masz zrobić? Jutro zrób dziś. Biorę to po nauczce z piątku, że w piątek nie zaśrutowałam, no i teraz muszę to zrobić. Ale tak widocznie musiało być, że miałam nie śrutować, bo nie daj Boże, bym śrutowała, to jeszcze by faktycznie było jakieś przebicie. No, więc ja jadę też do bankomatu po pieniądze, widzę, też ma drzewo nawalane. Tutaj tak więcej. Ale tutaj nie wzięło przy nawałnicy, nic, a nam przy nawałnicy tyle drzew skasowało. Ojejku. Także tak, taki dzień dzisiaj. Słuchajcie. Ale już bliżej końca i ja nie wiem czemu. Jakoś się, zamiast się cieszyć, to ja się dołuję tym, że już jest koniec tego remontu. Bez sensu w ogóle. Zupełnie bez sensu. To nie ma jakiegoś większego, nie wiem. Nie wiem, dlaczego się zdołowałam. Musiałam tyle hajsu chyba wydać. No, serio. Tyle pieniędzy, co trzeba było wydać, to chłopaki wczoraj wzięli te pieniądze, bo płaciłam gotówką. I wiecie, żeby dostać większy rabat i bez tam żadnych... No i chłopaki widzieli te pieniądze, to mówię, mama, ile pieniędzy? Ja mówię, no widzisz, ile pieniędzy musimy zapłacić, a my zapłaciliśmy tylko 16 tysięcy, a to był już
sztapelek pieniążków, a to tylko w sklepie z płytkami, więc no, za płytki i za część wyposażenia do łazienki, a no, trzeba trochę na te pieniądze robić, nie ma co. No jeszcze jadę tu do sąsiada, zawiozę jajka i wtedy lecę do Batu, muszę wskoczyć właśnie po silikon, po tą śrubę i wtedy przejadę z powrotem. Może to otworzy mi w cierpieniu i samotności. Mówią, teraz jest twój czas. Zasiotowałam sobie trzy worki, jeszcze muszę dać kurom zboże, bo tu zauważyłam, że jeszcze od sąsiada został mi jeden worek pszenicy, więc dzieciaki się ucieszą, bo ja nie mam swojej pszenicy, jak wiecie, a no, sąsiad mi przywiózł razem z tym tranzytem. Znaczy się kupiłam, więc nie dostałam, tylko kupiłam po prostu, ale myślałam, że on jeden worek miał, a ma dwa, więc idę zanieść dziewakom. No a stwierdziłam, że zasiutuję dzisiaj, bo znowu światło zaczęło skakać. Wyłączali, włączali tak w kółko, więc stwierdziłam, że dobra, na dzisiaj jeszcze tu trochę miałam, ale mimo że czuję się tak nie za dobrze, to zasiutuję. To jest godzina roboty, a wiecie, a potem jak nie daj Boże wyłączą znowu to światło, a z tą pogodą też nigdy nie wiadomo, no to ja już będę miała zesiutowane. I tak, i znowu zaczął padać u nas śnieg, więc ta pogoda po prostu jest okropna. To ja już chyba z tego złego wolałam takie normalne zimy, gdzie było dużo śniegu i porządny mróz. Tu jadę zawieźć Jasia, tylko ten się pindrzy na trening, bo w zeszłym tygodniu nie miał treningu. Czy miał jeden? Jeden miał, potem drugiego nie miał. Na ten, na który mieliśmy jechać go dopingować i mówi, że dziś mamy przyjechać. O, idzie Kielewicz. No w końcu! Kurde, ja mam całe buksy już dziurawe. Ja nie wiem, te dresy wszystkie teraz tak słabe są. Aj. Teraz te dziury, które tu były, pozamarzały i teraz tu jest dopiero kongo na tym podwórku. No majstra dzisiaj skończy, Jasiu. No, jutro przyjdzie pan hydraulik. W końcu dzisiaj zacznę sprzątać. Mam taki spadek energii. A może jak się wezmę za porządną robotę, bo tak wiecie, do tej pory to tak chodzę i no robię tam wszystko, ale tak jakoś ten brud chyba powoduje mój spadek energii. Naprawdę, nie cierpię czegoś takiego, a to już się ciągnie 3 tygodnie. Teraz jest 4 tydzień. Tak, 3 tygodnie oni robili, no takie pełne 3 tygodnie można powiedzieć, bo wczoraj ich nie było. A w zeszłym tygodniu też jeden dzień ich chyba nie było. Tak, na pewno w jakimś tam
pierwszym tygodniu, czy kiedy jeden dzień ich nie było. I w ogóle majster mówi, że sufit jeszcze nie jest suchy ten cekol. I pomalował go i wycekolował, ale będzie poprawiał, jak przyjdzie wstawić drzwi, bo mam nadzieję, trzymam go za słowo, bo jest krzywo, jest źle źle wyszlifowane, ale no mówi, że nie da rady inaczej, bo po prostu ten cekol jest miękki jeszcze i on nie chce tego spieprzyć i żeby poprawiać to jeszcze raz, to cekolowanie. No, ale z grubsza dzisiaj wszystko ogarnę. I dobra, kochani, wróciliśmy z Jasiem z treningu. Dzisiaj panowie skończyli robić łazienkę, więc mamy remont skończony. Co prawda jeszcze nie są drzwi wymienione, no ale na te drzwi będę jeszcze czekać za 3 tygodnie. Więc tak, pokażę wam, co tu się dzisiaj wydarzyło. Więc tak, mamy kontakt, mamy włącznik lampy. Lampa jest zamontowana. Proszę bardzo, tak się świeci. Można ją sobie bardziej ustawić, ale ja chcę, żeby ona tak była na dół ustawiona. Tak wydaje mi się, że jest najsensowniej. Tutaj mamy umywalkę i mamy szafki. No i tutaj mamy baterie do tych szafek. Natomiast ta bateria nie została zamontowana, bo przyjedzie jutro pan hydraulik i wszystko zamontuję, bo ja chcę, żeby ona była tutaj po środku, a majster chciał mi ją tutaj zamontować i powiedziałam, że nie, bo bez sensu byłoby montować baterię po boku. On stwierdził, że tak jest teraz modnie. Ja nie uważam, żeby tak było modnie, bo to będzie wszystko tutaj tą wodę chlapać. A jak damy ją tutaj i jest tutaj miejsce, tylko trzeba po prostu precyzyjnie wyciąć dziurę. A jak damy ją tutaj, to tak jakby ta woda leci tu, a nie po bokach jakoś i nie będzie mi tu pryskać na szafkę, bo później ta szafka mi tu cała będzie brzydka. Więc tak, szafki mają takie szuflady, mają takie dosyć spore szuflady, więc myślę, że tu dużo mi się zmieści. Mają też hamulce, więc nie będą chłopaki nimi uderzać. Tu był problem z ich montażem, ale jakoś się udało. No, idzie kontrola jakości. Franciszek. Co, Franciszek? Co? Mój malutki. No, więc to. Tutaj majster zamontował mi też mój wieszak. Najpierw powiedział, że tutaj tak dziwnie jakoś będzie, ale ja mówię, że chociaż jeden ręcznik czy dwa tutaj sobie powieszę. Bo z reguły mama tutaj będzie sobie wieszała ręczniki, a tutaj potrzebuję mieć wieszak do szczotki, do mycia pleców, czy do gąbek chociażby, tak? Więc nawet gdyby nie do ręczników, no to do tego. I co jeszcze? Dzisiaj tutaj jest jeszcze jeden kontakt na pralkę i na suszarkę. Te kontakty są bardzo fajne, bo one są takie odstające od ściany. Początkowo mi się wydawało, że to jest... Kontakt. Światełko włączysz. Tutaj jest wentylator, który chodzi i który włącza się razem z plafonem, tym przyciskiem. Teraz go wyłączyłam. I wyłączyłam też ten plafon. Ten plafon wygląda w ten sposób. A jak się go zapali, to wygląda w ten sposób. I on ma takie jakby, nie wiem, czy to widać, czy tego nie widać, jakoś ciężko to uchwycić, ale on ma takie właśnie jakby dziurki, przez co wydaje się, że to są jakieś takie kryształki do grzejnika. Tutaj majster też zamontował taką uszczelkę, na to nie wolno stanąć, wiesz, Panusiu? Która ma chronić przed wypływaniem, bo nie wolno i tych drzwi dzisiaj też nie wolno zamykać, tak? One mają tak być otwarte.
No i jeszcze zamontował tutaj uchwyt na tę słuchawkę do prysznica, więc tak, ja się biorę za sprzątanie i mam nadzieję, że jutro przyjedzie pan hydraulik i że dobrze mi tą szafkę tutaj podłączy, ten kran, tak jak ja chcę. Nie chcę, żeby on był z boku. Byle się za mycie i za sprzątanie, bo już jest 18, a dzisiaj też chcę jakoś iść szybciej spać, żeby być wypoczętą. Po prostu miałam dzisiaj iść na noskę do pracy, ale na szczęście się zamieniłam z koleżanką, więc zostaję z łobuzami w domu. Jutro pojedziemy po moją mamę, więc no, jak pan skończy. Chyba, że jutro pojedziemy na basen, bo nie wiem, czy Jaś będzie się dobrze czuł, bo jeżeli Jasiu nie będzie miał kataru, to pojedziemy na basen i wtedy po mamę pojedziemy w czwartek dopiero. A jeżeli Jaś będzie miał katar nadal, no to nie pojedziemy na basen, tylko zostaniemy w domu i wtedy ja pojadę po mamę właśnie. No, więc tak, z pustym portfelem zostałam i tyle mi z tego przyszło, z tego remontu, i jestem nieszczęśliwa, bo moje konto świeci pustkami. No, ale tak. A jak tak się robisz, to podłoga jest ciepła. Nie, Fenu, się podłoga jeszcze nie grzeje, bo pan podłączy ją dopiero za 2 tygodnie, wiesz? Jutro pan podłączy tamten grzejniczek, który tam będzie grzał, ok? A co ty robisz? Masz wizytówki? Ja będę teraz sprzątać, dobra? Umyć okno. Muszę wejść do wanny i umyć okno i wtedy te płytki poprzecierać i sprzątnąć. No, odliczaj. Padła. Padła, dobra, ja idę zobaczyć do piwnicy na ogień jakoś.